Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, wicewójt Starych Bogaczowic Bogdan Stochaj, lider w okręgu Szczawno-Zdrój Stare Bogaczowice w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców z poparciem Romana Szeremeja. Dzień dobry, dzień panie dobry. Redaktorze, dzień dobry państwu. Co jest bliższe pańskiemu sercu? Stare Bogaczowice czy powiat wałbrzyski? Gdzie chce pan rządzić? Stare Bogaczowice to jest moje miejsce na ziemi od dziecka. Ale muszę powiedzieć, że powiat wałbrzyski jest dla mnie też bardzo ważny, ponieważ ja z tego urzędu się wywodzę. Moje początki kariery zawodowej, samorządowej, urzędniczej właśnie są związane z powiatem wałbrzyskim. To teraz zostawi pan Stare Bogaczowice dla powiatu wałbrzyskiego, czy powiat wałbrzyski dla Starych Bogaczowic? Panie redaktorze, nie można tymi kategoriami myśleć, że coś się zostawia dla czegoś, ponieważ Stare Bogaczowice jako gmina także są częścią powiatu wałbrzyskiego. Oczywiście, bardzo ważnym elementem. No ale teraz właściwie podejmuje pan decyzję, zostawiam Stare Bogaczowice, bo nie będzie mógł być pan wicewójtem, nawet jak wygra pan wybory narodnego powiatu wałbrzyskiego, prawda? To się zgadza. Czyli zostawia pan rządy w Starych Bogaczowicach na rzecz pracy w powiecie wałbrzyskim, na rzecz całego powiatu wałbrzyskiego. W Starych Bogaczowicach pan redaktor ujął to jako rządy. Ja jestem tylko osobą, która jest zatrudniona przez wójta Mirosława Lecha do pełnienia pewnej funkcji i wykonywania pewnych zadań. Zadań wicewójta. Zadań wicewójta, to się zgadza. A jak to się stało, że człowiek wyprowadzany w kajdankach przez funkcjonariuszy CBA znalazł się na liście jako lider listy Romana Szeremeja? Panie redaktorze. Który dba o standardy, dba o to, żeby sprawa była wyczyszczona. Mówi pan redaktor o prezydencie... Mówi pan o prezydencie Szeremeju, tak, który dba bardzo o standardy, dba o to, żeby sprawy zawsze były czyste, a dziękuję ludziom, którzy mają jakąś przeszłość nie najlepszą. Natomiast pańska sprawa, sprawa wyprowadzenia w kajdankach przez CBA i zarzutów korupcji, łapówki, tak, one nie zostały do tej pory wyjaśnione. Czy nie zostałem wyprowadzony przez funkcjonariuszy CBA, tylko przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jeżeli pan to tak określił. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli pan prezydent Szeremej tak zdecydował, to ja się bardzo cieszę, że obdarzył mnie tak głębokim zaufaniem. Dobrze, no to tak jest ze sprawą tej łapówki zabudowy chodnika w Starych Bogaczowicach. Panie redaktorze, na tym etapie postępowania ja nie mogę udzielać żadnych informacji, ani panu, ani państwu. Czy poza zarzutem pojawił się akt oskarżenia? Ta sprawa ruszyła z miejsca po roku właściwie? Nic nie jest mi o tym nie wiadomo. Znaczy nie mam po prostu wiedzy na ten temat. Bo to właśnie rok temu, 12 października, tak, pojawili się w urzędzie gminy funkcjonariusze policji i wyprowadzili pana i pana wójta w kajdankach, stawiając zarzut przyjęcia korzyści majątkowych. W woli ścisłości byłem wtedy na urlopie wypoczynkowym i zostałem zatrzymany w domu. Dobrze. Ale pan też został zatrzymany w tej sprawie. Tak, zostałem zatrzymany, zostały postawione mi zarzuty. I co dalej? Wszystko, co było do powiedzenia, określiliśmy razem z wójtem Mirosławem Lechem na konferencji prasowej parę dni później, bodajże 16 października. Ale ta sprawa niewątpliwie przeszkadza panu, czy może przeszkadzać, czy w codziennym zarządzaniu gminą, w codziennej pracy na rzecz gminy, a teraz na pewno w wyborach. Panie redaktorze, po 12 października zaraz był 13 października i trzeba było dalej pracować dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice i to usiłowaliśmy, mam nadzieję, skutecznie, co zostanie ocenione przez naszych wyborców i mieszkańców, skutecznie pracować dla tych mieszkańców i dla dobra gminy. Jak spotyka się pan teraz z mieszkańcami gminy, z wyborcami, wypominają panu tą sprawę? Powiem o dziwo nie. Właśnie nie. Powiem tak, nie. Nie pamiętają, nie wiedzą, nie interesują się? W ogóle nie ma rozmowy na ten temat?
Nie pytają, panie wójcie, a co to było tam rok temu? Co to się wydarzyło, że była policja w gminie? Nie otrzymuję takich pytań. W ogóle z panem nie rozmawiają na ten temat? Mieszkańcy w rozmowach indywidualnych nie poruszają tego tematu. Dobrze. Co w takim razie nowe władze powiatu wałbrzyskiego będą mogły zrobić dla gmin Stare Bogaczowice czy Szczawno-Zdrój? Panie redaktorze, nowe władze powiatu wałbrzyskiego mają szereg zadań, które mogą rozwijać dla potrzeb gminy Stare Bogaczowice, jak i Szczawno-Zdroju. Kończąca się kadencja jest to kadencja poprawy infrastruktury w powiecie wałbrzyskim, ale jest jeszcze szereg innych zadań, które należy poprawić i z którymi niewątpliwie powiat się zmierzy. Czyli? Chyba najbardziej istotnym elementem to jest komunikacja aglomeracyjna, bo ona jest bardzo ważna. Niedługo zmierzymy się tak naprawdę z poprawą systemową szkolnictwa branżowego, szczególnie nad którym powiat będzie musiał się przychylić, ponieważ musimy bardzo szybko reagować na zmiany na rynku pracy. Przy rozwijającej się strefie ekonomicznej potrzebujemy naprawdę klas branżowych, szkół branżowych i tutaj myślę, że jest duże Czyli pole. Myśli pan, że taka szkoła średnia, techniczna, zawodowa powstanie w gminie Stare Bogaczowice czy w Szczawnie-Zdroju? No, pan redaktor odpowiedział. Myślę, że naturalną siedzibą takiej szkoły jest miasto Szczawno-Zdrój. A czy ma pan takie wrażenie, o czym mówi się często w mediach, że PiS poprzez wspieranie ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich wypiera PSL ze wsi i wyborców ludowców przyjmuje? Panie redaktorze, ja powiem tak. Nigdy nie było żadnej presji na druhów ochotników, jeżeli chodzi o wybory partyjne. Ponieważ mimo, że druh Waldemar Pawlak jest prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nigdy nie było sytuacji, gdzie byłyby jakieś sugestie, na kogo należy głosować. Każdy druh ochotnik ma swój rozum i wie, co ma zrobić. Jeżeli chodzi o sposób finansowania Straży Pożarnej, bo to się zmieniło. W 2017 roku całkowicie zmieniono sposób finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ zabrano pieniądze, które były do dyspozycji Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych z Funduszu Ubezpieczeniowego, bo to był taki specjalny fundusz, którym dysponował Zarząd Główny. Rozdysponowując to na poszczególne powiaty i poszczególne jednostki. Teraz to zostało tak naprawdę scedowane na komendantów zarówno miejskich, jak i powiatowych straży pożarnych, za pośrednictwem jeszcze oczywiście komendanta wojewódzkiego, no bo tak. Tutaj też jest tak. To pańskim zdaniem, jako też ochotnika, jednostki OSP mają lepsze finansowanie teraz dzięki PiS-owi, czy też za PSL-u ten rozdział pieniędzy był lepszy? Panie redaktorze, powiem inne. Nie powiem, czy lepsze, czy gorsze, powiem, że inne. Formuła się sprawdza tylko w tych jednostkach i w tych powiatach, gdzie współpraca pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych a komendanturą danej jednostki państwowej straży pożarnej jest dobra. Ponieważ zarówno zarządy gminne, jak i zarząd powiatowy mniej więcej zna potrzeby każdej jednostki, tak? I jeżeli komendant Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje jakieś środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli konsultuje się z władzami związku oraz z władzami, nawet z włodarzami gmin, bo to też jest bardzo ważne, wtedy ta redystrybucja środków następuje naprawdę w prawidłowy sposób. Jednym elementem, który jest jakby dodatkowym, który wspomaga Ochotnicze Straże Pożarne, to jest ta rzecz, która się pojawiła w tym roku, czyli możliwość skorzystania z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. To jest specjalny fundusz wyodrębniony w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, chodzi o pomoc jakby poszkodowanym i tak dalej. Ochotnicze Straże Pożarne mogły skorzystać z tych pieniędzy, ale wnioskodawcami były dalej gminy. Gminy.
Czy gminy powiatu wałbrzyskiego skorzystały z tego funduszu? Tak, większość jednostek zostało zadysponowanych, jeżeli chodzi o sprzęt. Tutaj był sprzęt ratownictwa drogowego i były to zarówno defibrylatory, jak i torby pierwszej pomocy R1. Ile mandatów zdobędzie komitet z poparciem Romana Szołemeja w pańskim okręgu? Panie redaktorze, mandatów jest do wzięcia 3. Ja mam nadzieję, że zarówno mieszkańcy Starych Bogaczowic, czyli gminy Stare Bogaczowice, jak i mieszkańcy Szczawna-Zdroju mają bardzo dobrą ofertę złożoną przez Komitet Wyborczy Wyborców z poparciem Romana Szełemeja i myślę, że to docenią. A ile mandatów? Nie powiem. Bogdan Stochaj, wicewójt Starych Bogaczowic, lider Komitetu Wyborczego Wyborców z poparciem Romana Szełemeja w okręgu Szczawno-Zdrój Stare Bogaczowice, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.